Wir haben im vergangenen Jahr w zeszłym roku aus Johannes 20 die Verse 19 bis 23 betrachtet. Rozważaliśmy z Ewangelii Jana z 20 rozdziału od 19 do 23 wiersza. Wir wollen in diesem Jahr eine Fortsetzung machen von diesem Abschnitt. I chcielibyśmy w tym roku kontynuować od poprzednio zakończonego urywku. Und die Verse 24 bis 29 lesen. I chcielibyśmy przeczytać wspólnie z 20 rozdziału Ewangelii Jana wiersze od 24 do 29. Und von Kapitel 21 die Verse 1 bis 14. I z 21 rozdziału te wiersze od 1 do 14. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 24 wiersz. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 21 rozdział od 1 wiersza. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że to Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Pan zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Ich möchte in der ersten Stunde diese beiden Abschnitte lehrmäßig betrachten. W pierwszej naszej godzinie chciałbym te dwa przeczytane urywki teraz rozważyć zgodnie z nauką Pisma Świętego. Und in der zweiten Stunde vorwiegend den zweiten Abschnitt praktisch anwenden.
A w drugiej godzinie przede wszystkim ten drugi przeczytany urywek pokazać od praktycznej strony. Ich erinnere noch einmal an die Einteilung der beiden letzten Kapitel im Johannesevangelium. Chciałbym jeszcze najpierw przypomnieć podział tych dwóch ostatnich rozdziałów w Ewangelii Jana. In den ersten 18 Versen von Kapitel 20 wird uns in Maria der damalige Überrest Israels dargestellt. W pierwszych 18 wierszach w postaci Marii została tu zobrazowana ówczesna resztka wierzących z Izraela. Zu der Zeit, als der Jesus auf der Erde lebte, gab es Menschen, die an ihn geglaubt haben. Bo w tym czasie, w którym Pan Jezus żył na tej ziemi, byli na tej ziemi również i tacy ludzie, którzy wierzyli w Niego. Das waren Juden. To byli Żydzi. Und diese Juden erwarteten die Aufrichtung des Reiches. I ci Żydzi oczekiwali sporządzenia tego przyszłego królestwa. Aber nachdem der König, der zu ihnen gekommen war, ale potem, gdy ten król, który do nich przyszedł, verworfen und gekreuzigt wurde, został przez cały naród odrzucony i w końcu ukrzyżowany, nahm das Reich, das im Alten Testament angekündigt wurde, eine andere Gestalt an. Wtedy te królestwo, które w Starym Testamencie było zwiastowane, przyjęło całkowicie inną postać. Und der Jesus muss diesem Überrest zeigen, a Pan Jezus musiał tej resztce wierzących Żydów pokazać. Das sind die letzten Verse von diesem Abschnitt. I o tym świadczą ostatnie wiersze tego urywku. Dass er nicht bei ihnen auf der Erde bleiben konnte, że on nie może tutaj na ziemi razem z nimi pozostać. Aber er würde die Juden in himmlische Beziehungen einführen, die viel höher waren als die, die sie auf der Erde zu erwarten hatten. Ale on im pokazuje, że on wprowadzi Żydów w o wiele wznioślejsze związki w stosunku do tych, które obowiązywały na tej ziemi. Dann haben wir vergangenes Jahr gesehen in den Versen 19 bis 23. A w zeszłym roku oglądaliśmy w tych wierszach od 19 do 23. Wie in diesen Versen die Zeit der Versammlung, unsere Zeit, beschrieben wird. Jak w tych wierszach ten czas zgromadzenia, czyli czas, w którym my teraz żyjemy, został streszczony. Aber das Werk des Herrn auf dem Kreuz hat noch viel weitreichendere Folgen. Ale dzieło Pana Jezusa na krzyżu ma o wiele dalej sięgające następstwa. Auch nach der Entrückung der Gläubigen, również i po pochwyceniu i zabraniu wierzących z tej ziemi, bleibt die Gnade Gottes nicht untätig. Okazuje się, że łaska Boża dalej będzie czynna na tej ziemi. Er lässt den dann noch lebenden Menschen auf der Erde, i ona pozwoli tym jeszcze w tamtym czasie żyjącym ludziom na tej ziemi, das Evangelium des Reiches verkündigen, że będzie im głoszona Ewangelia Królestwa. Das heißt solchen, die das Evangelium der Gnade nicht gehört haben. Ale tylko takim ludziom, którzy za swojego życia na tej ziemi nie usłyszeli Ewangelii łaski. Und zwar werden Juden dieses Evangelium verkündigen. A mianowicie zwiastunami tej Ewangelii Królestwa będą Żydzi. Auf dem ganzen Erdkreis. I oni rozejdą się po całym okręgu ziemi. Und zwar zwischen der Entrückung und der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. A będzie się to działo w tym czasie od pochwycenia wierzących i zabrania ich za ziemi, aż do czasu ustanowienia tysiącletniego królestwa na ziemi. Das werden etwa sieben Jahre sein. Będzie to mniej więcej około 7 lat. Das kann man aus Daniel 9 in der Beschreibung der 70 Jahrwochen erkennen. Można dowiedzieć się o tym z księgi proroka Daniela, w tym miejscu, w którym opisanych jest tych 70 tygodni lat. Das wird ein Missionswerk sein, wie es noch nie da gewesen ist. A będzie to tak wielkie dzieło misyjne na całej ziemi, jakiego nigdy wcześniej jeszcze nie było. In 2000 Jahren Gnadenzeit ist das Evangelium der Gnade noch lange nicht überall verbreitet worden. Przez obecne 2000 lat łaski
Ewangelia łaski nie dotarła jeszcze do wszystkich zakątków ziemi i do wszystkich ludzi. Aber dann wird in sieben Jahren auf der ganzen Welt, jedem Stamm, jedem Land dieses Evangelium verkündigt. Ale w tych siedmiu latach będzie głoszona Ewangelia Królestwa na całej ziemi, w każdym języku, w każdym narodzie, w każdym pokoleniu. Dieses Evangelium hat folgenden Inhalt. A ta Ewangelia będzie miała następującą treść. Die jüdischen Boten werden ausgehen, das kannst du nachlesen in Matthäus 25. O tym można przeczytać w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, że ci posłańcy żydowscy rozejdą się na całą ziemię. Und sie werden den Menschen sagen, nehmt den kommenden Messias an. Er wird kommen. I oni będą głosili wszystkim ludziom na ziemi: przygotujcie się na spotkanie i przyjmijcie przychodzącego Mesjasza, bo on wkrótce przyjdzie. Beugt euch nicht vor diesen satanischen Führern. I nie zginajcie swoich kolan przed tymi przywódcami tego świata, którzy są pod wpływem szatana. Ich muss die Zeit kurz etwas schildern. Króciutko muszę wam ten czas nakreślić. Wenn jetzt der Heiland käme und wir würden entrückt werden. Gdyby tak było, że w tym okamgnieniu przychodzi Zbawiciel i my idziemy razem z Nim do nieba. Dann beginnt nach Offenbarung 3 die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Wtedy rozpocznie się według Księgi Objawienia 3 rozdziału godzina doświadczenia, która będzie się rozciągała na cały obszar ziemi. In dieser Zeit wird es furchtbare Gerichte über diese Erde geben. I w tym czasie będą przerażające sądy odbywały się nad całą ziemią. Die Offenbarung spricht von 3 großen Gerichtsperioden. Objawienie mówi nam wyraźnie o 3 dużych okresach tych sądów. Zunächst die 7 Siegelgerichte. Najpierw mowa jest o tych sądach 7 pieczęci. Ab Offenbarung 6. Począwszy od 6 rozdziału Księgi Objawienia. Dann die 7 Posaunengerichte. Następnie mowa jest w tej księdze o sądach 7 trąb. Und schließlich die 7 Zornesschalen. A następnie po tym mowa jest o tych sądach tych 7 czaszy pełnych gniewu. In der Hälfte dieser 7 Jahre. Ale w połowie tych 7 lat. Nach 3,5 Jahren. Po upływie 3,5 roku wird Satan in Offenbarung 12 auf die Erde geworfen. Czytamy w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, że szatan będzie strącony z nieba na tą ziemię. Und in Offenbarung 13 steigt zuerst ein Tier aus dem Meer herauf. A w tej Księdze Objawienia w 13 rozdziale możemy przeczytać o tym, że z morza wychodzi straszne zwierzę. Das wird der zukünftige römische Machthaber sein. To będzie właśnie ten przyszły cesarz tego cesarstwa przyszłego rzymskiego. Die Schrift nennt ihn dann immer das Tier. Pismo zawsze go nazywa zwierzęciem. Und außerdem wird ein zweiter Mensch aus der Erde heraufsteigen. Ein zweites Tier wird es auch genannt. I po drugie z ziemi też wyjdzie, powstanie człowiek, który też przez Pismo Święte jest nazywany zwierzęciem. Das wird der Antichrist sein, der jüdische König. To będzie Antychryst, to będzie ten król żydowski. Und diese 3 Personen, Satan, der römische Machthaber und der Antichrist, bilden dann eine satanische Dreieinheit. I te 3 osoby na ziemi, szatan, przywódca cesarstwa rzymskiego i przywódca ludu izraelskiego będą stanowili tą trójcę satanistyczną na ziemi. In dieser furchtbaren Zeit, i będzie to straszny, przerażający czas, werden die Regierungen nicht mehr von Gott eingesetzt, sondern satanisch wird die Erde regiert. Wtedy ziemia nie będzie rządzona pod wpływem działania Boga, tylko całkowicie pod wpływem szatana. Und in dieser Zeit werden jüdische Missionare das Evangelium des Reiches verkündigen. I w tym czasie żydowscy misjonarze będą głosili tą Ewangelię Królestwa. Auch
den Juden, die das Evangelium der Gnade nicht gehört haben. Również i tym Żydom, którzy nie słyszeli tej Ewangelii łaski. Und wer diese Boten aufnimmt und ihnen ein Glas Wasser gibt und sie im Gefängnis besucht, i ten, który tych posłańców przyjmie, tym posłańcom wręczy szklankę wody, albo tych posłańców odwiedzi w więzieniu, der tut das unter Gefahr seines Lebens. Taki człowiek będzie to czynił pod groźbą utraty własnego życia. Und viele dieser dann Gläubigen werden den Märtyrertod sterben müssen. I wielu z tych, którzy uwierzą, będą umierali śmiercią męczeńską. Sie werden dann zu Beginn des tausendjährigen Reiches auferweckt, das haben wir auf der Konferenz hier betrachtet vor ein, zwei Jahren. I oni przed rozpoczęciem tego tysiącletniego królestwa zmartwychwstaną, o czym rozważaliśmy na naszej katowickiej konferencji rok czy dwa lata temu. Aber es gibt auch welche, die diese Zeit überleben. Ale będą i tacy, którzy ten straszny czas też przeżyją. Und zwar wird es zwei Gruppen von Gläubigen geben, die in dieser Zeit von dem Herrn hindurchgerettet werden. A będą dwie grupy wierzących, którzy przez ten cały wielki okres ucisku zostaną przeprowadzeni, wyratowani przez Pana. Das eine sind Juden. Jedna grupa to są Żydzi. Und das andere sind die Gläubigen aus den vielen Nationen. A z drugiej strony to są wierzący z tych wielu różnych narodów z całej ziemi. Beide Gruppen haben wir in Offenbarung 7. Obydwie grupy oglądamy w Księdze Objawienia w 7 rozdziale. 144.000 aus Israel. 144 tysiące z Izraela. Eine symbolische Zahl. A jest to liczba symboliczna. Aus jedem Stamm 12.000. I to z każdego pokolenia izraelskiego 12 tysięcy. Und eine große Schar aus den Nationen. A następnie czytamy o wielkiej rzeszy tych, którzy pochodzili z narodów. Die aus der großen Drangsal kommen. O których jest napisane, że oni wyszli z wielkiego ucisku. Übrigens, die große Drangsal wird erst in den letzten dreieinhalb Jahren vor der Aufrichtung des Reiches sein. Ale tak poza tym, to ten wielki ucisk będzie się odbywał w tej ostatniej, drugiej połowie siedmiu lat, w ostatnich trzech i pół roku. Jetzt zu unserem Abschnitt. I teraz wróćmy z powrotem do naszego przeczytanego urywku. Ab Vers 24 wird uns in Thomas aber nur der zukünftige jüdische Überrest vorgestellt. Teraz od 24 wiersza 20 rozdziału Ewangelii Jana w tej osobie Tomasza zobrazowana jest wierząca resztka z Żydów. Die Gläubigen, die in dieser Zeit aus den Nationen gesammelt werden, die werden in diesem Abschnitt nicht erwähnt. A wierzący, którzy będą pochodzili ze wszystkich narodów pozostałych na tej ziemi, oni w tym urywku nie są akurat wzmiankowani. Und wenn wir jetzt auf dieser lehrmäßigen Schiene den Abschnitt betrachten, jeżeli teraz ten urywek będziemy rozważali według całej nauki Pisma Świętego, den Thomas darstellt, i teraz będziemy patrzyli na Tomasza, który reprezentuje ich, dann muss ich sagen, to teraz muszę powiedzieć, Thomas konnte acht Tage vorher nicht dabei sein, że Tomasz 8 dni wcześniej nie mógł być razem z nimi. Denn der zukünftige Überrest zählt nicht zu der Versammlung. Gdyż ta przyszła resztka wierzących z Żydów, ona nie będzie liczyła się do zgromadzenia. Bevor er gebildet wird, ist die Versammlung schon längst im Himmel. Bo zanim ta grupa tych wierzących powstanie na tej ziemi, to wiemy, słyszeliśmy poprzednio, że wierzący już dawno będą zabrani przez Pana do nieba. Und das finden wir in Vers 26. I o tym możemy przeczytać właśnie w 26 wierszu. Nach acht Tagen war Thomas wieder dabei. Po 8 dniach znowu był z nimi Tomasz. Diese acht Tage zeigen uns die Zeit der Versammlung Gottes auf der Erde. Te 8 dni pokazują nam czas zgromadzenia tutaj na tej ziemi. Diese Zeit ist dann vorüber. I ten czas już przeminął. Und dann kommt der Jesus,
Als sie wieder hinter verschlossenen Türen waren, i wtedy znowu przyszedł Pan Jezus, gdy oni byli zgromadzeni za zamkniętymi drzwiami. Dann tritt er in die Mitte dieses jüdischen Überrestes. I czytamy, że on stanął po środku pomiędzy nimi, czyli stanął w pośrodku tej wierzącej resztki Żydów. Und sagt wieder Friede euch. I ponownie im powiedział: pokój wam. Dass jetzt die Türen immer noch verschlossen sind. To ten fakt, że te drzwi jeszcze dalej były zamknięte, zeigt uns die Erfüllung der Weissagung von Biliam in 4. Mose 23. Pokazuje na wypełnienie tego proroctwa Bileama, które jest zapisane w 4. Mojżeszowej, 23. rozdziale. Dort spricht Biliam über Israel einen Segen aus. Tam czytamy, że Bileam wypowiedział nad Izraelem szczególnego rodzaju błogosławieństwo. Obwohl er das Volk verfluchen sollte, pomimo tego, że on miał zadanie ten naród przeklinać, und er sagt dort in Vers 9, to czytamy, że tam w wierszu 9: siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und unter die Nationen nicht gerechnet wird. Oto naród, który w odosobnieniu mieszka i nie zalicza się pomiędzy inne narody. Diese Segensverheißung wird erstmalig wahr werden im tausendjährigen Reich. Te błogosławieństwo będzie urzeczywistnione dopiero w tym tysiącletnim królestwie. Dann wird sich das Volk nicht mehr vermischen mit den Völkern der Erde. Wtedy ten naród rzeczywiście nie będzie się mieszał pomiędzy inne narody tego świata. Und dann sagt der Herr zum dritten Mal in diesem Kapitel: Friede euch. I po raz trzeci Pan Jezus w tym rozdziale mówi do nich: pokój wam. Und das ist eine Anspielung auf den Frieden im Reich. I to jest właśnie odzwierciedlenie tego pokoju, jaki będzie w tym królestwie panował. Ich lese mal dazu aus Jesaja 32 einen Vers. Do tego przeczytamy z Izajasza, z 32 rozdziału, jeden wiersz. Jesaja 32, Vers 17. 17 wiersz. Izajasza 32, 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Und das Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen Ruhestätten. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Darauf spielt dieser Ausdruck Friede euch an. I to właśnie obrazuje, te słowa z tego Izajasza obrazują to słowo pokój wam, jakie wypowiedział Pan. Und dann sagt zu Thomas, zu dem jüdischen Überrest in den kommenden Tagen also. I wtedy Pan powiedział do Tomasza, a więc do tej żydowskiej wierzącej resztki w tych przyszłych dniach. Reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite. Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. Das heißt, er gibt sich jetzt diesem Überrest zu erkennen. To oznacza, że Pan daje siebie poznać tej wierzącej resztce. Das wird direkt vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches sein. To będzie się działo bezpośrednio przed sporządzeniem tego tysiącletniego królestwa. Das ist so ähnlich wie in 1. Mose 45. Jest to tak podobne do tego, co czytamy w 5. Mojżeszowej, w 45. rozdziale. Da gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. W 1. Księdze Mojżeszowej, 45. rozdziale, tam Józef daje się poznać swoim braciom. Josef ist ein Bild von dem zukünftigen König, dem Herrn Jesus. Józef tam jest obrazem tego przyszłego króla, tego Pana Jezusa. Da konnte er sich nicht mehr bezwingen. I czytamy o tym, że on już dłużej nie potrafił się opanować. Da weint er an dem Hals seiner Brüder. I zapłakał płaczem wielkim na szyi swoich braci.
Welch eine Freude wird es für den Herrn Jesus sein, dass er den Überrest aus seinem Volk jetzt endlich, endlich in die Segnungen des Reiches führt. Jakaż to będzie radość dla Pana Jezusa, gdy On tą wierzącą resztkę ze swojego narodu w końcu, koniec końców wprowadzi do swojego królestwa. Und das ist typisch jüdisch. I to jest właśnie tak typowe żydowskie. Der Jude glaubt nur das, was er sieht. Bo Żyd wierzy tylko w to, co widzi. Deshalb die Wundenmale in seinen Händen. Dlatego też wzmiankowane są te rany w jego dłoniach. Wir müssen noch zwei Stellen aus Zacharia dazu nehmen. Zacharia 12 und 13. Musimy jeszcze do tego przeczytać dwa miejsca z księgi proroka Zachariasza z 12 i 13 rozdziału. Zunächst Zacharia 12. Najpierw 12 rozdział Zachariasza. Vers 10. Wiersz 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Troszkę dalej, następne zdanie. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Und Kapitel 13. I 13 rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Ktoś zapyta, cóż to za rany masz na rękach swoich? Dann sagt er, das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Wtedy odpowie, to są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół albo tych, którzy mnie miłują. Und wenn der Überrest den Händen so sehen wird, i tak, gdy ta wierząca resztka w ten sposób będzie widziała te dłonie Pana, dann werden sie sagen, wie Thomas in Vers 28, wtedy to powiedzą, co Tomasz wypowiedział w 28 wierszu, mein Herr und mein Gott. Pan mój i Bóg mój. Das ist die Anerkennung dieser Person. W tych słowach wyrażone jest uznanie całkowite dla tej osoby. Als der Herr damals auf der Erde war, bo gdy Pan Jezus wtedy był na tej ziemi, haben die Juden ihn nicht anerkannt als ihren Herrn und ihren Gott. Wtedy Żydzi nie uznali go jako swojego Pana i swojego Boga. Wenn der Jesus von Gott seinem Vater sprach, dann sagten die Juden, du lästerst. A gdy Pan Jezus mówił o swoim Bogu jako o swoim Ojcu, to Żydzi do Niego mówili, ty bluźnisz. Aber jetzt werden sie sich vor ihm niederbeugen und ihm huldigen. Ale w tym czasie oni przed Nim się skłonią i oddadzą Mu cześć w pokłonie. Das ist dieselbe Sprache, wie sie Nathanael in Johannes 1 führt. To jest ten sam sposób wyrażania się, jaki możemy znaleźć w ustach Natanaela w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Da sagt er in Vers 49, du bist der König Israels, du bist der Sohn Gottes. Tam czytamy w tym pierwszym rozdziale, w 49 wierszu, tyś jest Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Und diesen Gedanken wollen wir auch noch ganz kurz im Alten Testament abstützen. I tą myśl też chcemy podeprzeć króciutko cytatem ze Starego Testamentu. Und zwar in Psalm 45, eine ganz bekannte Stelle. A mianowicie z Księgi Psalmów, 55. Psalm, bardzo znane miejsce. Da heißt es in Vers 12. Tam możemy przeczytać w 12 wierszu. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Psalm 45. 45. Psalm, przepraszam. Es kann das euch sein, dass es ein anderer Vers ist. Und der König wird deine Schönheit begehren. 12 wiersz, Psalm 45. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. Und dann noch eben aus Jesaja 25. A następnie jeszcze przeczytamy z Izajasza z 25 rozdziału. Da heißt es in Vers 9. Tam możemy przeczytać w 9 wierszu. Und an jenem Tag wird man sprechen. Siehe da unser Gott, auf den wir hatten, dass er uns retten würde. Das ist der Herr, auf den wir hatten. Izajasza, 25 rozdział, 9 wiersz. I będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi.
To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Da haben wir dieselben Ausdrücke wie hier. Mamy dokładnie takie same wyrażenie jak tutaj. Mein Herr und mein Gott. Pan mój i Bóg mój. Und dann wird noch hinzugefügt, was wieder typisch jüdisch ist. A następnie jest dodane to, co rzeczywiście jest typowe żydowskie. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Że ty mnie ujrzałeś, to uwierzyłeś. Und dann spricht der Herr von solchen, die nicht sehen und doch glauben, und das sind wir. I następnie Pan mówi o takich, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli, a to jest mowa o nas. Wir haben an den Heiland geglaubt, ohne ihn gesehen zu haben. Myśmy uwierzyli w Zbawiciela, nie widząc go. Dann kommen wir in Kapitel 21 zu einer dritten Auswirkung des Segens von Golgatha. I teraz przejdźmy do 21 rozdziału od pierwszych wierszy, gdzie oglądamy trzeci skutek tego wielkiego dzieła na Golgocie. Oder noch besser gesagt zu einer vierten. Lepiej powiedziawszy do czwartego. Ich fasse noch mal zusammen. Gdyż chciałem to krótko streścić. Wir hatten in den ersten Abschnitt von Johannes 20 den damaligen Überrest Israels. W pierwszym urywku tej Ewangelii Jana w 20 rozdziale oglądamy ówczesną w tamtych czasach wierzącą resztkę Izraela. Dann in den Versen 19 bis 23 die Zeit der Kirche, der Versammlung. A następnie od 19 do 23 wiersza zobrazowaną mamy tą część wierzących, która należy do zgromadzenia. Dann in Thomas den zukünftigen gläubigen Überrest aus Israel. A w osobie Tomasza mamy zobrazowaną tą przyszłą resztkę tych wierzących z Izraela. Und jetzt haben wir in den ersten 14 Versen von Kapitel 21. A teraz w tych pierwszych 14 wierszach tego 21 rozdziału den Segen im Reich. Oglądamy te błogosławieństwo w tym królestwie. Das, was während des tausendjährigen Reiches geschieht. To, co będzie się działo w czasie tego trwania tysiącletniego królestwa. Es wird uns ein großer Fischzug geschildert. Tu czytaliśmy opis tego pięknego, dużego połowu. Das spricht von der von dem Evangelium des Reiches, das während der tausend Jahre verkündigt wird. To obrazowo mówi o tym głoszeniu Ewangelii Królestwa w czasie tego tysiącletniego królestwa. Jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen. Naturalnie musimy teraz postawić pytanie. Wieso muss während der tausend Jahre das Evangelium des Reiches verkündigt werden? Dlaczego musi być głoszona ta Ewangelia Królestwa w czasie trwania tego królestwa tysiącletniego? Es gehen doch nur gläubige Menschen in das Reich hinein. Przecież do tego królestwa wejdą tylko wyłącznie wierzący ludzie. Ich sprach von zwei Gruppen. Ja mówiłem poprzednio o dwóch grupach tych ludzi. Gläubige Juden gehen lebend ins Reich. Wierzący Żydzi wejdą żywo do tego królestwa. Und gläubige Menschen aus den Nationen, die auch das Evangelium des Reiches angenommen haben. I wierzący ludzie ze wszystkich narodów z całej ziemi, którzy uwierzyli w tą Ewangelię Królestwa. Aber im Reich wird das Evangelium des Reiches ungläubigen Menschen verkündigt. A w tym Królestwie będzie głoszona Ewangelia Królestwa ludziom niewierzącym. Wo kommen die her? A więc skąd oni się tam pojawią? Das ist ganz einfach. Jest to bardzo proste. Die werden im Reich geboren. Po prostu to będą ludzie, którzy się narodzą w czasie tysiąca lat. Stell dich mal vor, wie viele Menschen in diesen tausend Jahren geboren werden. Wyobraźcie sobie, jakie rzesze ludzi się narodzą w tym okresie tysiąca lat. Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen. Miliony, a może nawet i miliardy ludzi. Sie werden von Eltern geboren, die Sünder sind. Oni narodzą się z rodziców, którzy są przecież grzesznikami. Also sie sind nicht bekehrt. A więc ci narodzeni nie są nawróceni. Genau wie heute. Dokładnie tak jak i dzisiaj się dzieje. Und ihnen muss das Evangelium des Reiches verkündigt werden. I to im musi być głoszona Ewangelia Królestwa. Und wer macht das? I kto to będzie robił? Wieder die Juden. Znowu będą to robili Żydzi. Und jetzt müssen wir mal aufpassen. I teraz musimy uważać.
Der Jesus hat in Matthäus 28 zu den Jüngern gesagt, sie sollten nach Galiläa gehen. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale do Żydów, wierzących Żydów, że mają pójść do Galilei. Und da waren sie jetzt am See von Tiberias, am See von Galiläa. Rzeczywiście, oni tam się znaleźli, bo widzimy ich nad jeziorem Tyberiackim, które znajduje się w Galilei. Der See Tiberias ist der See von Galiläa. To jest właśnie jezioro Tyberiackie, nazywane również jeziorem Galilejskim. Hier wird nur der römische Ausdruck genannt. Tu tylko w tej Ewangelii jest właśnie używane nazewnictwo rzymskie. Aber wie viel Jünger waren das? Habt ihr mal gezählt, wie viel das waren? Ale ilu tych uczniów tam było zebranych? Czy żeście policzyli w międzyczasie? Das waren nur sieben. Tylko ich było siedmioro. Simon und Thomas. Tomasz, Nathanael, die beiden Söhne des Zebedeus, dwaj synowie Zebedeusza, das war Johannes und Jakobus, to jak wiemy jest Jan i Jakub, und noch zwei andere, i dwóch innych uczniów, also sieben, a więc siedmiu. Warum nicht elf? Dlaczego ich nie było jedenastu? So genau ist Gottes Wort. Tak dokładne jest właśnie Słowo Boże. Diese sieben Jünger stellen den zukünftigen Überrest aus Israel dar. Tych siedmiu uczniów, oni obrazowo przedstawiają tą przyszłą wierzącą resztkę z Izraela. Das sind also nicht alle. A więc to nie są wszyscy. Jetzt schauen wir mal in den Römerbrief. I teraz spójrzmy do listu do Rzymian. Und zunächst einmal nach Römer 9. Najpierw do 9 rozdziału listu do Rzymian. Vers 27. Wiersz 27. Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Troszkę dalej. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Also sieben Jünger gleich Überrest. Czyli siedmiu uczniów równa się resztka. Also nicht alle. A więc nie wszyscy. Aber in Römer 11. Ale w 11 rozdziale tego listu do Rzymian steht in Vers 26. Możemy przeczytać w 26 wierszu. Und so wird ganz Israel errettet werden. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Das ist eine schöne Seite der Bibel. To jest właśnie ta piękność przedstawiona w Biblii. In dem Überrest, der eben nicht alle sind, w tej resztce, która przecież nie jest całością, sieht Gott doch alle. Bóg jednak widzi wszystkich. Er gibt dem Überrest alle Verheißungen, alle Segnungen, alle Rechte, die er ursprünglich allen gegeben hat. On tej resztce da wszystkie obietnice, wszystkie prawa i wszystko to, co kiedyś przewidział dla całego Izraela. Und diese sieben, i tych siedmiu uczniów, fangen jetzt die Fische im Reich. Oni teraz łowią ryby w tym królestwie. Also sie sind die Werkzeuge, wodurch Gott die Menschen aus den Nationen im Reich mit dem Evangelium des Reiches bekannt macht. A więc oni są tymi narzędziami, za pomocą których łowieni są ludzie, te ryby, w tym tysiącletnim królestwie. Sie werfen in Vers 6 das Netz auf der rechten Seite aus. Czytamy w wierszu 6, 21 rozdziału, że zapuścili sieć po prawej stronie łodzi. Das ist die Seite des Segens. Bo to jest ta strona błogosławieństw. Der Jesus hat die Schafe in Matthäus 25 zu seiner Rechten gestellt. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, że Pan Jezus postawił owce swoje po prawicy swojej. Also noch einmal, rechts ist die Seite des Segens. A więc jeszcze raz powtarzam, prawa strona to strona błogosławieństwa.
Gott hat seinen Sohn zu seiner Rechten gesetzt im Himmel. Bóg też posadził syna swojego po swojej prawicy w niebie. Und dann fangen sie eine Menge von Fischen und können sie nicht mehr ziehen. I czytamy, że złowili dużą ilość ryb, tak wielką, że nawet nie byli w stanie uciągnąć tej sieci. Und die Schrift sagt, es waren 153 Fische. A Pismo nam tu podaje liczbę tych ryb 153. So steht es in Vers 11. Tak czytamy w 11. wierszu. Ich möchte versuchen, diese Zahl zu erklären. Spróbuję przedstawić teraz symbolicznie tą liczbę. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 12 mal 12 ist 144. Ta liczba składa się z następujących liczb. 12 razy 12 to jest 144. Plus 3 mal 3 to jest 9. Dodać 3 razy 3, czyli 9. 144 plus 9 jest 153. 144 dodać 9, mamy liczbę 153. 12 ist die Zahl der Verwaltung, der Regierung. 12 to jest ta liczba zarządzania, liczba odpowiedzialnego zarządzania. Es gab 12 Jünger. Było 12 uczniów. Die Stadt hatte 12 Tore. Miasto posiadało 12 bram. Im tausendjährigen Reich wird es eine vollkommene Verwaltung geben. 12 mal 12. W tysiącletnim królestwie będzie doskonałe zarządzanie. 12 razy 12. Aber keine menschliche Verwaltung, sondern eine göttliche Verwaltung. A nie będzie to ludzkie zarządzanie, tylko boskie zarządzanie. 3 ist die Zahl der Gottheit. 3 to jest liczba bóstwa. 3 mal 3. 3 razy 3. Also eine vollkommene göttliche Verwaltung wird die Erde regieren. A więc doskonałe boskie zarządzanie będzie rządziło tą ziemią. Heute schreit man nach Frieden. Dzisiaj krzyczy się o pokój. Man ruft nach Gerechtigkeit. Woła się o sprawiedliwość. Man demonstriert mit Spruchbändern vor den Regierungen. Demonstruje się z banerami, plakatami przed budynkami rządowymi. Hat überhaupt keinen Zweck. Ale to w ogóle nie ma żadnego sensu. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Erde. Bo na tej ziemi nie ma sprawiedliwości. Auch kein Frieden. Nie ma pokoju. Aber dann doch. Ale wtedy tak. Im tausendjährigen Reich wird es Frieden und Gerechtigkeit geben. W tysiącletnim królestwie będzie pokój i będzie sprawiedliwość. Und dann zerreißt das Netz nicht. I czytamy o tym, że sieć nie zerwała się. In Lukas 5 ist das Netz zerrissen, als sie Fische fangen. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale czytamy o tym, że sieć, gdy napełniła się rybami, to zaczęła się rwać. In Lukas 5 sehen wir den heutigen Fischfang. Dzisiaj w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale oglądamy dzisiejsze połowy ryb. Die Schwachheit der Brüder, die heute das Evangelium verkündigen, lässt es unvollkommen bleiben. Bo słabości braci, którzy głoszą tą Ewangelię, one powodują, że powstają takie niedoskonałości. Aber im tausendjährigen Reich, ale w tysiącletnim królestwie, da zerreißt das Netz nicht mehr. Tam już ta sieć nie będzie się rwała. Und als sie dann das Netz ans Land ziehen, i czytamy, że gdy przyciągnęli tą sieć do brzegu, da ist da ein Kohlenfeuer. To okazało się, że na brzegu już było rozniecone ognisko. Und da liegen Fisch und Brot darauf. I na tym ognisku już były upieczone ryba i chleb. Und der Jesus hat das für sich. I Pan Jezus to już przygotował. Ein herrlicher Gedanke. Jakaż wspaniała myśl. Der Jesus hat schon für sich etwas bereitet. Pan Jezus przygotował to dla siebie. Ohne die Mithilfe von Menschen. Bez jakiejkolwiek pomocy ze strony ludzi. Er hat allein schon gearbeitet. On sam już pracował. Und ich möchte das aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 zeigen. I chciałbym to pokazać z tej Ewangelii Jana z 4 rozdziału. In Kapitel 4, Vers 37. W 4 rozdziale, w
37 wierszu czytamy. Sagte Herr Jesus selbst. Pan Jezus sam powiedział: Einer ist es, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Troszkę dalej: inny sieje, a inny żnie. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Ja posłałem was rządzić to, nad czym wy nie trudziliście się. Andere haben gearbeitet. Inni się trudzili. Und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. A wy zebraliście plon ich pracy. Also der Jesus war der eine, der schon gearbeitet hatte. A więc Pan Jezus jest tym jednym, który już pracował. Und andere hat dann auch noch befähigt, in dieselbe Arbeit, mit derselben Zielsetzung weiterzuarbeiten. I też on uzdolnił innych, aby tą samą pracę w tym samym celu dalej kontynuowali. Daraus lernen wir etwas Gutes. I z tego możemy się bardzo dobrej rzeczy nauczyć. Der Jesus braucht mich nicht und dich auch nicht. Pan Jezus nie potrzebuje ani mnie, ani ciebie. Er kann das ganz allein. On może to zrobić całkowicie samodzielnie. Aber er möchte dich und mich auch benutzen. Ale on chciałby ciebie i mnie do tego też używać. Und jetzt ist die Frage, wovon sind diese Fische und das Brot ein Bild, die der Heiland schon bei sich hat? I czego obrazem jest ta ryba i ten chleb, który Zbawiciel już miał dla siebie przygotowane? Gibt zwei Möglichkeiten. Są dwie możliwości. Ich habe nicht den Mut, mich festzulegen. Nie mam odwagi, aby ustalić, która jest właściwa. Weil sehr namhafte Ausleger aus dem 19. Jahrhundert auch da etwas unterschiedlich denken. Dlatego, że również i wykładowcy, nawet i sięgając do XIX stulecia, na ten temat w dwojaki, różny sposób myśleli. Entweder sind es Gläubige aus den Juden, aus dem zukünftigen jüdischen Überrest, die schon bei dem Heiland sind. Albo to są wierzący z tej przyszłej wierzącej resztki Izraela, którzy są przy Zbawicielu. Bevor dann die Gläubigen aus den Nationen im Reich dazugebracht werden, zanim zostaną wierzący z pozostałych narodów z całej ziemi przyprowadzeni do tego królestwa, oder der Herr hat schon selbst aus den Nationen Menschen zum Glauben an ihn gebracht. Albo Pan sam tych ludzi z narodów osobiście przyprowadził do wiary. Wie dem auch sei, obojętnie jak to będzie, es geht Segen aus von dem Heiland. To widzimy, że od Zbawiciela wypływa błogosławieństwo. Wer auch immer die Nutznießer sein möchten. Nieważne, kto jest tym, kto skorzysta z tego błogosławieństwa. Und nachdem das so gekommen ist, i po tym, gdy tak wszystko się już zdarzyło, sagt der Heiland zu den sieben Jüngern, kommt her, frühstückt. Zbawiciel powiedział do tych siedmiu uczniów: przyjdźcie i spożyjcie śniadanie. Das ist der Ausdruck der Gemeinschaft. To jest właśnie wyrażenie społeczności. Die der Herr jetzt wieder mit diesen jüdischen Glaubensbrüdern haben wird. Którą chce właśnie posiadać Pan z tą wierzącą resztką z Żydów. Und dann wird der Jesus ihr Gastgeber. I tu teraz Pan Jezus staje się tym gospodarzem, tym, który daruje im. Das heißt, er gibt ihnen zu essen. To znaczy, że on daje im ten posiłek. Das ist ein Vorgeschmack vom Himmel. To jest właśnie przedsmak nieba. Der Jesus wird, wenn wir im Himmel sind, nach Lukas 12 hinzutreten. Und wird uns bedienen. Według Łukasza 12 rozdziału wiemy o tym, że Pan Jezus w niebie będzie tym, który przystąpi do nas i będzie nam usługiwał. Der Jesus wird uns ewig nähren mit seiner eigenen Person. Bo Pan Jezus będzie na wieczność nas żywił swoją własną osobą. Es ist also die Erneuerung der Beziehungen
die der Herr mit seinem irdischen Volk wieder anknüpfen wird. A więc tutaj oglądamy odnowienie tych związków, jakie Pan ze swoim ziemskim narodem na nowo teraz zawiąże. Aber jetzt möchte ich noch etwas über die 153 Fische sagen. A teraz chciałbym powiedzieć coś na temat tych 153 ryb. Ich habe gesagt, es sind Gläubige, die im tausendjährigen Reich aus den Nationen errettet werden. Ja już powiedziałem, że to są ci wierzący, którzy w tym tysiącletnim królestwie z tych pozostałych narodów zostaną wyratowani. Und wieder haben wir im Alten Testament klare Stellen, die diese Zeit voraussagen. I znowu możemy znaleźć w Piśmie Świętym w Starym Testamencie jasno mówiące miejsca na ten temat. Zunächst mal aus Jeremia 3. Najpierw przeczytamy z trzeciego rozdziału księgi proroka Jeremiasza. Vers 17. 17. wiersz. In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana. Und jetzt. Und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. I tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana, albo w innym tłumaczeniu z powodu imienia Pana. Und dann noch zwei Stellen aus den Psalmen. I jeszcze dwa miejsca z Księgi Psalmów. Psalm 67. Psalm 67. Letzter Vers. Psalm 67, letzter Vers. Ostatni wiersz Psalmu 67. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Also nicht nur die Juden, alle Enden der Erde. I wszystkie krańce ziemi będą się bały Pana, nie tylko Żydzi, ale wszyscy na całej ziemi. Und dann noch Psalm 68. I jeszcze z Psalmu 68. Vers 32. Z 32 wiersza. Die großen aus Ägypten werden kommen. Przyjdą wielcy albo dostojnicy z Egiptu. Äthiopien wird eilend seine Hände ausstrecken zu Gott. A Etiopia będzie jedną z tych, które wyciągną swe ręce do Boga. Ihr Königreiche der Erde singt Gott und besingt den Herrn. Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu i grajcie Panu. Das soll genügen, es gibt noch viel mehr Stellen. Niech to wystarczy, gdyż takich miejsc jest dużo więcej. Das jüdische Volk wird das der Kanal sein, durch den dann der Segen zu den Nationen geht. Ten żydowski naród będzie kanałem, przez który będzie płynęło błogosławieństwo do wszystkich narodów ziemi. Und dann endet dieser Abschnitt mit einem interessanten Vers. I ten urywek kończy się bardzo interesującym wierszem. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte. Czytamy tutaj, że to już jest trzeci raz, że Pan Jezus się objawił swoim uczniom. Wenn ich nicht irre, ist der Herr 11-mal in Auferstehung den Gläubigen erschienen. Jeśli się nie mylę, to Pan Jezus wierzącym ludziom po zmartwychwstaniu swoim 11 razy się ukazywał. Chronologisch ist das hier das siebte Mal. Chronologicznie patrząc, to jest to 7. raz. Und im Johannesevangelium ist es das vierte Mal. A patrząc tylko na Ewangelię Jana, to jest to 4. raz. Erste Maria. Najpierw ukazał się Marii. Dann den Jüngern hinter verschlossenen Türen. A następnie ukazał się uczniom za zamkniętymi drzwiami. Dann eine Woche später, als Thomas dabei war. Potem tydzień później, gdy Tomasz był razem z nimi. Und dann hier am See von Tiberias. A następnie tutaj nad jeziorem Tyberiackim. Und warum sagt Johannes das dritte Mal? A dlaczego Jan tutaj mówi, że to działo się po raz trzeci? Weil er nur die Erscheinungen meint, die prophetischen Charakter haben. Dlatego, że on ma na myśli te ukazania się Pana wierzącym ludziom, które noszą znamiona prorocze. Im Allgemeinen spricht Johannes nicht über Haushaltungen. Das macht Paulus.
Bo ogólnie mówiąc, Jan nie mówi tutaj o tych różnych okresach czasu, o których wspomina apostoł Paweł. Das heißt über Heilsepochen. To znaczy nie mówi o tych epokach zbawienia. Aber in Kapitel 1 und 2 von Johannes und am Ende macht Johannes es doch. Ale w pierwszym i w drugim rozdziale i na samym końcu tej Ewangelii Jan jednak to wzmiankuje. Und jetzt schaut bitte noch mal nach Kapitel 1 und 2 von Johannes, das ist hochinteressant. I spójrzmy jeszcze, co jest rzeczą bardzo interesującą, do tych pierwszych rozdziałów tej Ewangelii. In Kapitel 2 Vers 1, Johannes 2 Vers 1 heißt es: Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana. Czytamy tam w drugim rozdziale w pierwszym wierszu: A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Und jetzt wollen wir mal zählen. I teraz spróbujmy to wszystko zliczyć. Kapitel 1, Vers 35 steht am folgenden Tag. W pierwszym rozdziale, w 35 wierszu jest napisane: Nazajutrz, czyli następnego dnia. Also ist das schon mal mindestens ein Tag vorausgegangen, ja? A więc widzimy, że co najmniej jeden dzień upłynął. Also muss Vers 35 schon mal der zweite sein, mindestens. A więc ten 35 wiersz musi wskazywać co najmniej na drugi dzień. Dann steht in Vers 43 noch mal am folgenden Tag. A w 43 wierszu czytamy ponownie następnego dnia. Das wäre dann schon der dritte. Czyli byłby to już trzeci dzień. Ich habe noch einen übersehen. 29. Oh ja, Entschuldigung. In 29 steht schon am folgenden Tag. Danke. Das war das schon der zweite. A więc przeoczyłem tu jeden dzień nazajutrz, czyli w 29 wierszu wspomniane jest: Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego. In Vers 35 dann der dritte. W 35 wierszu trzeci dzień. In Vers 43 der vierte. W 43 wierszu trzeci dzień. Dann müsste es eigentlich heißen am fünften Tag. Czwarty dzień, przepraszam. Czyli w zasadzie tutaj w tym drugim rozdziale w pierwszym wierszu powinno być napisane, że to jest w piątym dniu. Kann Johannes nicht zählen? Czy Jan nie potrafił liczyć? O doch. Tak, potrafił. Aber wieder zählt er nur die Tage mit prophetischem Inhalt. Ale znowu on liczy dni, które mają treść proroczą. Das heißt der erste Tag in Johannes 1. Czyli ten pierwszy dzień w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale. Den haben wir in Vers 35. Ten pierwszy dzień oglądamy w tym 35 wierszu. Wo die zwei Jünger dem Herrn Jesus nachfolgen und bei ihm bleiben. Tam czytamy o tym, że dwóch uczniów poszło za Panem Jezusem i przy nim pozostało. Das ist unsere Zeit. Das ist identisch mit Johannes 20, Vers 19 bis 23. I to jest mowa o naszym obecnym czasie łaski, który ten urywek jest identyczny z tym urywkiem z 19 rozdziału, w wierszach od 19, z 21 rozdziału, od 19 do 24. Vers 43 ist der zweite Tag. Wiersz w pierwszym rozdziale 43 to jest ten drugi dzień. U Nathanael dasselbe Bild abgibt von dem Überrest Israels wie in Kapitel 20 Thomas. I tutaj od tego wiersza oglądamy, że Natanael dokładnie ten sam obraz oddaje, który oglądaliśmy w tym urywku, który przeczytaliśmy w 20 rozdziale od 24 wiersza. Und der dritte Tag Hochzeit zu Kana ist das tausendjährige Reich. A trzeci dzień, który jest wzmiankowany w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, dzień wesela w Kanie Galilejskiej, to jest ten dzień obrazujący tysiącletnie królestwo. Das entspricht Johannes 21. I to właśnie jest odnośnie do 21 rozdziału Ewangelii Jana. Staunen wir nicht über die Schönheit des Wortes Gottes? Czy nie jesteśmy pełni podziwu dla tej piękności Słowa Bożego? Wunderbar und mannigfaltig ist dieses Wort. Różnorodne i cudowne jest to Słowo. Und wir sehen die Weisheit dieses großen Gottes. I oglądamy w nim mądrość tego wielkiego Boga.
Und wir freuen uns daran. I możemy się z tego cieszyć. An dem, was Gott uns geschenkt hat. Z tego wszystkiego, co Bóg nam podarował. Wie schon erwähnt, wollen wir jetzt diese beiden Abschnitte praktisch betrachten. Den ersten Abschnitt nur sehr kurz, weil wir ihn, ich glaube, voriges Jahr oder so schon einmal hier vor uns hatten. Tak jak już to wspomniałem, chcielibyśmy teraz te dwa urywki rozważyć z praktycznego punktu widzenia. Pierwszy urywek z 20 rozdziału, bardzo krótko, bo już żeśmy w zeszłym roku trochę na ten temat mówili. Wir lernen zunächst, wie man einem Bruder begegnet, der in den Zusammenkünften gefehlt hat. Najpierw możemy się nauczyć tego, w jaki sposób wyjść naprzeciw bratu, którego brakuje na naszych zgromadzeniach. Bei der praktischen Betrachtung dieses Abschnittes muss ich sagen, leider war Thomas nicht da. Praktycznie rozważając ten urywek, to trzeba powiedzieć tak. Niestety nie było Tomasza za pierwszym razem. Ich weiß nicht, wie hier in Polen die Zusammenkünfte in der Woche besucht sind, die Gebetsstunde. Nie wiem, jak u was w Polsce wygląda frekwencja na tych zgromadzeniach w tygodniu, na modlitwie i na rozważaniu Słowa Bożego. Sind die Geschwister immer alle da oder fehlen da auch manche sehr regelmäßig? Czy wszyscy wierzący są na takim zgromadzeniu? Albo może wielu brakuje, a często też i ciągle tych samych brakuje. Die übrigen Jünger haben gemerkt, dass Thomas fehlte. Pozostali uczniowie to zauważyli, że brakuje Tomasza. Merken wir das auch noch? Czy my jeszcze to zauważamy, że kogoś brakuje? Und was machen wir? I co wtedy robimy? Gar nichts. Nic nie robimy. Diese Jünger sind hingegangen, haben ihn besucht. Ci uczniowie poszli, odwiedzili go. Und haben fünf Worte gesagt. I powiedzieli pięć słów. Etwas Besseres kann man nicht sagen. A czegoś lepszego nie mogli powiedzieć. Wir haben den Herrn gesehen. Myśmy widzieli Pana. Und dann reagiert ganz unwirsch und böse. I wtedy on w nieokrzesany, zły, złośliwy sposób reaguje. Aber die übrigen Jünger lassen sich auf keine Diskussion ein, sie gehen wieder. Ale pozostali uczniowie nie wdają się w dyskusję, po prostu odchodzą. Hier lernen wir, wie wir gut ermahnen können. Z tego urywku możemy się nauczyć, jak możemy w dobry sposób upomnieć kogoś. Und entgegen allen Erwartungen war eine Woche später wieder da. I nawet przeciwnie do wszelakiego oczekiwania tych pozostałych uczniów, okazuje się, że on za tydzień jest obecny. Und in dieser Zusammenkunft dient der Herr dem Thomas. I w związku z tym też i w takim samym usposobieniu Pan usługuje temu Tomaszowi. Der Herr gewinnt seine Zuneigungen. Bo Pan pozyskuje wszystkie jego przychylności do niego. Indem er ihn aufmerksam macht auf das Werk, das der Herr für ihn getan hat. Przez to, że on mu wskazuje na to dzieło, które Pan dla niego uczynił. Indem er ihm seine Hände zeigt. Przez to, gdy mu pokazuje swoje dłonie. Und er zeigt ihm die Segensfolgen seines Werkes, indem er ihm seine Seide zeigt. I pokazuje mu również i następstwa błogosławione poprzez to, że pokazuje mu również i swój bok. Und dann sagt Thomas, wie ich eben schon sagte, mein Herr und mein Gott. I potem Tomasz odpowiada mu, tak jak już poprzednio mówiliśmy, Pan mój i Bóg mój. Das heißt, er will ihm jetzt folgen als dem Herrn. I to te słowa oznaczają, że on chce teraz za nim pielgrzymować jako za swoim Panem. Und er will wieder Gemeinschaft mit ihm haben, mit seinem Gott. I chce mieć razem z nim społeczność, z nim jako Bogiem. In Kapitel 21, w 21 rozdziale waren die Jünger an dem Ort, wo der Herr sie hinbestellt hatte, das habe ich schon gesagt, nach Galiläa.
Uczniowie znaleźli się w tym miejscu, do którego Pan ich posłał. Tak jak już w pierwszej godzinie wspomniałem, poszli do Galilei. Aber offensichtlich hatten sie zu wenig Geduld, vor allem Petrus. Ale najwyraźniej wykazywali zbyt mało cierpliwości, przede wszystkim Piotr. Denn der Herr ist wohl nicht so schnell gekommen, wie sie ihn erwartet hatten. Bo z pewnością Pan tak szybko nie przyszedł do nich, jak oni by się tego spodziewali. Ich will mal eben Matthäus 28 aufschlagen. Chcielibyśmy jeszcze otworzyć Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Da hat er gesagt, dass sie hingehen sollten nach Galiläa. Tam Pan powiedział do uczniów, że mają udać się do Galilei. Und dort werdet ihr mich sehen. I tam mnie ujrzycie. Aber nachdem es doch etwas länger gedauert hat, ale gdy to trwało trochę dłużej, sagt Simon Petrus, ich gehe hin fischen. Wtedy Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. Das war Eigenwille. To tutaj jest samowola. Sie hat nicht auf den Herrn gewartet. On nie oczekiwał dalej na Pana. Das bedeutet, wir können nicht selbst den Ort und den Zeitpunkt unseres Dienstes bestimmen. A to dla nas w praktyce oznacza, że nie możemy sami decydować o miejscu i czasie naszej służby. Das war negativ. To jego działanie było negatywne. Aber ich möchte auch etwas Positives sagen. Ale chciałbym powiedzieć o tym też i coś pozytywnego. Diese sieben Jünger waren zusammen. Tych siedmiu uczniów było razem. Das ist zunächst schön. To na pierwszy rzut oka jest bardzo piękne. Und wisst ihr, wer auch dabei war? Wisst ihr, wer auch dabei war? A czy wiecie, kto również tam był? Thomas. Tomasz. Der hat seine Lektion gelernt. On nauczył się tej właściwej lekcji. Der hat nicht mehr gefehlt. Nie brakowało go już. Jedenfalls nicht unentschuldigt. Przynajmniej nie brakowało go w nieusprawiedliwiony sposób. Es kann ja sein, wir fehlen entschuldigt, weil wir krank sind oder andere Umstände. Die kennt der Herr. Bo może się tak zdarzyć, że jesteśmy nieobecni na zgromadzeniu i jesteśmy usprawiedliwieni, bo jesteśmy chorzy lub występują inne przeszkody, o których Pan wie. Aber der Herr weiß auch, wenn wir hätten gehen können und sind nicht gegangen. Ale Pan również i dobrze o tym wie, kiedy my moglibyśmy pójść na zgromadzenie, a nie poszliśmy. Jetzt möchte ich zwei Verantwortungsbereiche vorstellen. I chciałbym teraz pokazać dwa zakresy odpowiedzialności. Die Verantwortung eines Führers, odpowiedzialność przywódcy, und die Verantwortung derer, die geführt werden. I odpowiedzialność tych, którzy są prowadzeni. Offensichtlich war Petrus ein Führer. Najwyraźniej Piotr dla nich był takim przywódcą. Das heißt, er übte einen Einfluss aus auf die anderen. I to widzimy przez to, że on swoim działaniem wywierał wpływ na innych. Denn als er sagt, ich gehe hin fischen, bo gdy on powiedział, idę łowić ryby, sagen die anderen, wir gehen mit dir. Wtedy inni powiedzieli, to i my pójdziemy z tobą. Was mag Petrus veranlasst haben, wieder seinen alten Beruf aufzunehmen? Cóż Piotra mogło do tego nakłonić, aby wykonywać z powrotem swój stary zawód? Der Herr hatte doch zu ihm gesagt, du sollst Menschen fischen. Pan przecież kiedyś do niego powiedział, ty będziesz teraz łowił ludzi. Er hatte doch eine evangelistische Arbeit übernommen. On przecież przejął służbę ewangelizacyjną. Warum geht er wieder zurück? Dlaczego on teraz poszedł wstecz? Könnte es sein? Czy może tak być? Dass er gedacht hat, ich bin nicht mehr fähig für diesen Dienst. Że on sobie pomyślał, ja nie jestem zdatny do tej służby. Vielleicht hat er gedacht, ich habe meinen Herrn dreimal verleugnet. Może on myślał o sobie, zaparłem się mojego Pana trzykrotnie. Er kann mich nicht mehr gebrauchen. Pan nie może już mnie użyć. Ich weiß es nicht. Ja nie wiem tego. Er führt also jetzt die anderen auf einen falschen Weg.
Ale widzimy, że on innych poprowadził błędną drogą. Und die übrigen sechs haben jetzt keine Schuld, oder? Petrus ist schuld. Nur der Petrus ist schuld. A ci pozostali sześciu, oni są niewinni? Tylko Piotr jest winny? Stimmt das? Tak się to dzieje? Nein, das stimmt nicht. Nie, to się nie zgadza. Die Führer im Volk Gottes haben eine große Verantwortung. Przywódcy w ludzie Bożym mają wielką odpowiedzialność. Und es hat sich jetzt in 2000 Jahren Versammlungsgeschichte immer wieder gezeigt. I to w tym przeciągu ostatnich 2000 lat w całej historii zgromadzenia ciągle na nowo się to okazywało prawdą. Dass wenn Führer einen falschen Weg gehen, bo gdy przywódcy pójdą błędną drogą, ihnen in der Regel manche nachlaufen. To z reguły nie jedni tacy są, którzy pójdą za nimi. Deshalb haben sie eine große Verantwortung vor dem Herrn. Dlatego ci przywódcy mają wielką odpowiedzialność przed Panem. Die Herde richtig zu führen. Żeby tą trzodę właściwie prowadzić. Jeremia war ein solch guter Führer. Jeremiasz był tego rodzaju dobrym przywódcą. Er hat einmal gesagt, ich habe mich nicht entzogen, Hirte hinter dir her zu sein. On powiedział kiedyś, ja nie powstrzymywałem się, aby prowadzić pasterzy za tobą. Der Apostel Paulus warnt vor falschen Führern, die Herde hinter sich herziehen. A apostoł Paweł ostrzega nas od złymi pasterzami, którzy trzodę odciągają od Pana i trzoda podąża za nimi. Dann gibt es die Geführten. Ale również są też i ci, którzy są uprowadzeni. Jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Thema. I teraz przechodzę do bardzo ważnego tematu. Ihr lieben Geschwister, wir brauchen alle eine Überzeugung von dem Weg, den wir gehen. My wszyscy, bracia i siostry, potrzebujemy wewnętrznego, bardzo mocnego przekonania, czy ta droga, którą idziemy, jest właściwa. Ich spreche jetzt nicht zu achtjährigen oder neunjährigen. Dazu nie, spreche ich nicht. Nie przemawiam w tym miejscu do 8 czy 9-letnich dzieci. A wenn du 18, 19, 20 Jahre alt bist. Ale jeżeli ty masz przynajmniej 18, 19 czy może 20 lat, dann musst du lernen, warum du dich so versammelst, wie du es jetzt tust. To wiedz o tym, że musisz się tego nauczyć. Dlaczego się tak zgromadzasz jak twoi rodzice? Eigne dir bitte eine eigene Überzeugung an. Proszę, pozyskaj dla siebie albo przywłaszcz sobie swoje własne przekonanie, dlaczego to miejsce jest właściwe. Und geht diesen Weg nicht, weil dein Vater ihn geht. I nie idź na to miejsce tylko z tego powodu, bo twój ojciec tam chodzi. Das ist zu wenig. To jest za mało. In den zurückliegenden Jahren sind manche Väter auf einen Weg gegangen, der nicht mehr der Weg der Schrift ist. Bo w tych ostatnich kilkudziesięciu latach niejedni ojcowie we wierze poszli taką drogą, która nie jest zgodna z drogą, jaką wskazuje nam Pismo Święte. Und ihre Kinder sind ihnen gefolgt. A okazało się, że ich dzieci poszły za nimi. Lieber Vater, kochany ojcze, du brauchst auch eine eigene Überzeugung. Ty też potrzebujesz twoje własne przekonanie. Und folge nicht deinen Kindern auf einen falschen Weg. I nie idź za twoimi dziećmi, jeśli dzieci pójdą błędną drogą. Viele Beispiele zeigen, wie aktuell diese Gefahr ist. A wiele współczesnych przykładów wskazuje na to, jak bardzo aktualne jest tego rodzaju niebezpieczeństwo. Und lieber Bruder, ty, umiłowany bracie, du brauchst auch eine eigene Überzeugung. Ty też potrzebujesz twojego własnego przekonania. Damit du nicht deiner Frau folgst auf einen falschen Weg. Abyś nie poszedł za twoją żoną, która pójdzie błędną drogą.
Wir wollen uns auch nicht nach bekannten Brüdern richten in der örtlichen Versammlung oder überörtlich oder sogar international. I również nie idźmy za znanymi braćmi, czy to w miejscowym zgromadzeniu, czy w danym kraju, czy może na płaszczyźnie międzynarodowej. Darf ich mal eine Frage stellen? Czy wolno mi postawić ci pytanie? Liebe Schwester, was würdest du deiner Nachbarin sagen, wenn sie fragt? Kochana siostro, co byś ty powiedziała twojej sąsiadce, gdyby ciebie zapytała? Warum du dich hier in diesem Saal versammelst? Dlaczego zgromadzasz się akurat w tej sali? Überlege mal einen Augenblick, was du antworten würdest. Zastanów się chwilkę, co byś takiej sąsiadce odpowiedziała? Was hättest du gesagt? Co byś odpowiedziała? Ihr lieben jungen Freunde, wenn ihr gefragt werdet beim Studium oder auf dem Arbeitsplatz, warum gehst du in diese Kapelle hier? A wy, młodzi przyjaciele, jeżeli będziecie pytani przez swoich kolegów na studiach, w szkole, na miejscu pracy, dlaczego ty chodzisz do tego rodzaju kaplicy? Was würdest du sagen? Co byś wtedy odpowiedział? Sind das nicht wichtige Punkte? Czy to wszystko nie są ważne punkty? Und wenn wir eine eigene Überzeugung gewonnen haben, dann folgen wir nicht mehr irgendeinem Führer. Jeżeli my sami sobie pozyskamy swoje własne przekonanie, to nie pójdziemy wtedy za jakimkolwiek przywódcą. Jetzt nochmal zu Petrus. I teraz wróćmy z powrotem do Piotra. Ich gehe jetzt in Fischen. Ich mach das, das mache ich und das mache ich und das mache ich. Ja idę łowić ryby. Inny powie, a ja idę robić to. Trzeci powie, a ja jeszcze co innego. Wir wollen nicht Petrus jetzt verurteilen. Nie chcemy teraz osądzać Piotra. Sein Weg war falsch. Wiadomo, jego droga była błędna. Aber wie oft haben wir so genauso gesprochen? Ale jakże często i my dokładnie tak samo mówiliśmy. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Teraz zrobię to, później tamto, a jeszcze później tamto. Ohne den Herrn ein einziges Mal gefragt zu haben. Nie pytając nawet jeden jedyny raz Pana o jego wolę. Man heiratet, nimmt sich einen ungläubigen Ehepartner, fragt den Herrn überhaupt nicht. Żenimy się albo wychodzimy za mąż, w ogóle Pana nie pytamy o tego partnera, czy to wierzący jest, czy niewierzący. In der Wahl des Arbeitsplatzes, in der Berufswahl, man macht, was man will. Wybierając miejsce kształcenia się, miejsce pracy, robimy sobie, co chcemy. Wir sind alle irgendwie Nachahmer von Petrus geworden. Czy to nie jest prawdą, że we wielu rzeczach po prostu jesteśmy naśladowcami postępowania Piotra? Und haben andere mit in diesen Weg hineingeführt. I okazuje się, że jeszcze do tego pociągnęliśmy innych na tą drogę. Und was ist das Ergebnis? Jaki jest tego wynik? Es war Nacht und sie fingen nichts. Całą noc pracowali i nic nie złowili. Keine Nahrung für sich selbst. Nie mieli pożywienia dla siebie samych. Und keinen Segen für andere. I nie mieli błogosławieństwa dla innych. Da gibt's in Deutschland ein Lied, das haben wir in der Sonderschule schon gesungen. W Niemczech jest taka pieśń, która jest też i nawet w szkółce niedzielnej śpiewana. Das heißt, i ona brzmi tak. Wenn wir uns von ihm abwenden. Jeżeli my odwrócimy się od Niego, wird es finster um uns her, to zaraz robi się ciemno wokoło nas. Unser Gang ist nicht mehr sicher. I nasz chód nie jest wtedy pewny. Und unser Herz von Freuden leer. A nasze serce pozbawione radości. Das war das Ergebnis. Taki był też skutek tego Piotrowego działania. Und der Herr das beobachtet. A Pan to wszystko obserwował. Der Herr stand am frühen Morgen am Ufer. Bo Pan stanął wczesnym rankiem na brzegu. Übrigens, der Herr geht nicht mit auf einem falschen Weg. Tak, poza tym trzeba to wiedzieć, że Pan nigdy nie pójdzie z kimś na błędnej drodze. Aber er beobachtet uns. Ale On nas obserwuje na tej drodze.
Und er gibt den Anstoß, damit wir wieder zurückgewonnen werden. Ale Pan też daje i te pobudki, abyśmy byli z powrotem pozyskani na właściwą drogę. Er fängt an zu sprechen. Pan zaczyna przemawiać. Wir kämen nie zurück. My nigdy byśmy nie wrócili z powrotem sami od siebie. Wenn wir eigenwillige böse Wege gehen, keiner von uns käme zurück. Gdybyśmy poszli złymi, samowolnymi drogami, nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie wróciłby sam od siebie z powrotem. Wenn der Herr nicht uns zurückwerben würde. Gdyby nie to, że Pan nas z powrotem werbuje czy wzywa. Übrigens kannten sie den Herrn auch nicht mehr. A tak poza tym, to oni nie znali tak jeszcze Pana. Das kann sein, dass wir auf einem eigenwilligen Weg keinen Blick mehr haben, keinen geistlichen Blick mehr für den Herrn Jesus. I tak też jest, że na samowolnej drodze tracimy właściwe spojrzenie na Pana. Und dann fragt er sie so lieb, habt ihr etwas zu essen? I wtedy Pan ich tak pełen miłości pyta, czy macie co do zjedzenia? Und dann sind sie ehrlich. Ehrlich sind sie jetzt. Die Jünger sind jetzt ehrlich. I teraz uczniowie są szczerzy w odpowiedzi. Sie sagen nur ein Wort. Nein. Jedno słowo tylko odpowiedzieli. Nie. Sie bringen keine Entschuldigung vor. Nie przedstawiają mu żadnych usprawiedliwień. Sie bekennen, dass sie nichts hatten. Wyznają to, że nic nie posiadają. Und aufgrund dieses Bekenntnisses segnet jetzt der Herr. I to właśnie na podstawie tego ich szczerego wyznania Pan mógł ich teraz pobłogosławić. Dahin müssen wir kommen. Do tego właśnie punktu musimy zawsze my dojść. Dem Herrn bekennen, was falsch war. Panu trzeba wyznać to, co w naszym życiu było błędne. Und dann sagt er, jetzt werf das Netz auf der rechten Seite aus. I dopiero wtedy może Pan do nas powiedzieć, tak jak do uczniów, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi. Diese sieben Jünger, das waren erfahrene Fischerleute. Tych siedmiu uczniów to przecież było doświadczonych siedmiu rybaków. Es war gegen jede Vernunft, das Netz rechts auszuwerfen. I te polecenie po prawej stronie sieci zapuścić, to było sprzeczne z ich praktyką i rozsądkiem, jaki oni posiadali. Warum machte man das nicht? Dlaczego po prawej stronie się nie zarzuca sieci? Ganz einfach. Całkiem po prostu. Das Ruder auf den Ruderboden war rechts. Wiosło było na tej łodzi po prawej stronie. Der Seemann sagt Steuerbord. Steuerbord, das ist die rechte Seite, wo das Steuer ist. Tam, gdzie jest ster, to też jest prawa strona. Und es war es war möglich, nicht nur möglich, es war fast zwingend, dass das Netz sich dann in dem Ruder verhedderte. I było to wielkie niebezpieczeństwo, że sieć się omota o właśnie ster. Aber die Jünger sind gehorsam und machen, was der Herr sagt. Ale uczniowie są posłuszni i wykonują to, co powiedział Pan. Und dann gibt es Segen. I teraz otrzymują błogosławieństwo. Überschwänglichen Segen. Obfite, przeobfite błogosławieństwo. Und als Petrus das beobachtet. I wtedy, gdy Piotr to zauważył, da kann ihn nichts mehr halten. Wtedy Piotr już nie potrafił wytrzymać, nie mogło go nic powstrzymać. Wisst ihr den Petrus, den mag ich. Wiecie co, ja bardzo lubię tego Piotra. Das war kein Sesselgrist, Füße auf dem Tisch und so gemütlich. Wiecie co, to nie jest obraz takiego chrześcijanina, który zasiądzie sobie wygodnie na fotelu i ręce założy na brzuszku. Da war Power in dem Petrus. Nie, w tym Piotrze była energia. Als er hörte, es ist der Herr. Gdy on usłyszał, że to na brzegu stoi Pan, da gürtet er das Oberkleid und wirft sich in den See. To on natychmiast zarzucił wierzchnią szatę i rzucił się w morze. Er lässt die Fische Fische sein. On zostawia te ryby, aby były tam przy tych rybakach. Sie wollten doch Fische fangen.
Przecież oni chcieli łapać ryby. Hatten ganz viele gefangen. I oni bardzo dużo złowili. War ihm alles ganz egal. To nagle Piotrowi stało się to całkowicie obojętne. So, so schnell wie möglich zum Herrn. I na ile to możliwe, jak najszybciej podążał do Pana. Und da macht er noch etwas ganz Unlogisches. Czy Piotr uczynił coś, co jest nielogiczne? Jetzt zieht er noch was an, obwohl er ins Wasser springt. Wyobraźmy sobie, że ktoś, kto wskakuje do wody, zakłada wierzchnią odzież. Also wenn ich ins Wasser gehe, irgendwo baden, bo ja, gdy idę się gdziekolwiek kąpać, da zieh ich nicht erst noch einen Mantel an. To przecież nie zakładam najpierw płaszcza. Ich zieh den eher aus und gehe dann ins Wasser. Przecież najpierw go zdejmuję, a potem idę do wody. A warum zieht Petrus dann noch was oben drüber an? A dlaczego Piotr zakłada na siebie płaszcz? Weil er nackt war. Bo był nagi. Er war nicht nackt. Nie, on nie był całkowicie nagi. Schaut bitte mal in die Anmerkung. Achso, die habt ihr nicht. W niemieckim tłumaczeniu Biblii są odnośniki do tego wiersza na dole, wyjaśniające tą sprawę. Das heißt, er war im Untergewand. To znaczy, że on był, tak jak my to powiedzielibyśmy, w bieliźnie. Das war eine bekannte Sache in Israel. Ich lese mal aus Jesaja 20. Jest to znane miejsce z Izajasza, z 20 rozdziału. Ein Parallelvers dazu. Porównywalne miejsce do tego. Da heißt es in Vers 2. Czytamy w tym 20 rozdziale Księgi Izajasza, w drugim wierszu. Dass Jesaja sagt, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, und er tat so, ging nackt und barfuß, wieder ohne Untergewand, ohne Oberkleid, ohne Oberkleid. I Pan powiedział, idź i zdejmij przepaskę ze swoich biodr i zuj sandały ze swoich nóg. I uczyniwszy tak, chodził nago i boso. Als gesetzestreuer Jude wäre Petrus nie wirklich nackt vor den anderen Jüngern auf dem Schiff gewesen. Er hat seine Blöße bedeckt. Jako Żyd, który ściśle przestrzegał zakon, Piotr nigdy w obecności innych ludzi nie byłby całkowicie nagi. On był przepasany tą przepaską i jego nagość była zakryta. Mal einen kleinen Zwischengedanken. I do tego też taka myśl wtrącona na inny temat. Chciałbym ją wzmiankować. Ich stelle mal eine Frage an junge Eltern. Stawiam pytanie teraz do młodych rodziców. Wie zeigt ihr euch euren Kindern? W jaki sposób się pokazujecie swoim dzieciom? Ob Mutter oder Vater. Obojętnie, czy to chodzi o mamę, czy o ojca. Zeigt ihr euch wirklich ganz nackt vor euren Kindern? Czy rzeczywiście całkowicie nago objawiacie się swoim dzieciom? Das wäre nicht gut. Nie byłoby to dobre. Ich gebe das nur mal zu bedenken. Ja daję wam tą rzecz do rozważenia. Aber wenn Petrus jetzt weiß, ich will in die Gegenwart des Herrn. A Piotr, wiedząc o tym, że on teraz udaje się do Pana, do społeczności z Panem, dann zieht er sich entsprechend an. To Piotr odpowiednio do tej sytuacji przyodziewa się. Ihr müsst jetzt keine Sorge haben. Nie musicie się tym martwić. Ich werde jetzt nicht versuchen, eine Kleidervorschrift zu erlassen, von der Farbe der Socken bis zur Farbe der Krawatte. Das mache ich nicht. Nie obawiajcie się, że zrobię teraz listę czy listę obowiązującego odzienia, począwszy od koloru skarpetek do koloru krawata, jakie powinniśmy nosić. Nigdy czegoś takiego nie zrobię. Aber eines darf ich sagen. Ale pozwólcie, że wam jedną rzecz powiem. Ich führe jetzt nur die Schrift an. I przytoczę w tym celu tylko cytaty ze Słowa Bożego. In Lukas 8 da war ein Besessener, der nackt in den Grüften herumsprang. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy o tym, że znajdował się człowiek opętany, który nago przebywał w grobowcach. Wirklich nackt. Rzeczywiście nago.
Na, der Herr ihn geheilt. Pan wtedy go uzdrowił. Und dann saß er anschließend bekleidet und vernünftig zu den Füßen des Herrn. I potem czytamy, że on był znaleziony przez mieszkańców tej wioski przyodziany i przy pełnych zmysłach siedzący u stóp Pana. Das ist Gottes Wort. To jest Słowo Boże. Und wir leben in einer Zeit, wo sich immer mehr ausgezogen wird. A my żyjemy w czasach, że ludzie się coraz to bardziej rozbierają. Und manches ist nicht mehr schicklich. I niejedna rzecz w odzieży jest nieprzyzwoita. Und nicht mehr keusch. I nie jest und nicht mehr sittsam, wie es die Bibel sagt. I niejedna rzecz anständig, kann ich auch sagen. Niejedna rzecz nie jest przyzwoita. Und ihr lieben jungen Frauen, denkt mal darüber nach, ob ihr durch euer Aussehen nicht Reize vermittelt den Brüdern, die dann ins Böse übergehen könnten. I umiłowane młode siostry, pomyślcie nad tym, aby przez swoje odzienie nie dawać otaczającym wam ludziom i braciom myśli, które by ich prowadziły do grzechu. Und anschließend kommen dann die anderen Jünger mit den Fischen auch zu dem Herrn ans Ufer. I później również i pozostali uczniowie w tej łodzi przybili do brzegu do Pana. Ich zitiere mal Bruder Kelly zu diesen Versen. Ja chciałbym zacytować brata Kellego, który powiedział co do tych wierszy następująco. Ein sehr geschätzter Ausleger der Bibel im 19. Jahrhundert. A był to bardzo. Er hat einmal gesagt. A to był bardzo ceniony brat w XIX stuleciu, wykładający Słowo Boże, i on powiedział: Die Gnade gestattet verschiedene Wege. Łaska nam umożliwia zaistnienie różnorodnych dróg. Und verschiedene Ausdrucksformen der Liebe. I wyrażenie w różnorodny sposób miłości. Alle kommen zurück. Wszyscy przypłynęli z powrotem. Aber Petrus anders als die anderen. Ale Piotr w inny sposób niż pozostali. Und das ist schön. I to jest właśnie piękne. Wir müssen nicht vorschreiben, wie jemand zurückkommt. My nie musimy nikomu tego narzucać, w jaki sposób on ma wrócić z powrotem do Pana. Übrigens war es auch gut, dass die Fische noch mitgenommen wurden. Poza tym, jak to dobrze, że oni zabrali te wszystkie ryby ze sobą. Wollen wir uns den Satz mal merken. Die Gnade gestattet verschiedene Ausdrucksformen der Zuneigung. I zapamiętajmy też i to zdanie, że łaska nam umożliwia zaistnienie różnorodnych form wyrażania naszej przychylności Panu. Jetzt kommt noch ein wunderbares dazu. I jeszcze jedna rzecz do tego dochodzi. Dieselbe Person, die zuerst die Veranlassung war für die anderen auf einen unguten Weg. Ta sama osoba, która była pobudką dla pozostałych, aby poszli niedobrą drogą, wird jetzt die Veranlassung dazu, dass die anderen auch wieder zurückkommen. Ona była też pobudką teraz do tego, aby i pozostali doszli też i z powrotem do Pana. Ich mach mal einen Vorschlag. I ja teraz mam propozycję dla was. Lasst uns immer noch dafür beten. Chciejmy się jeszcze ciągle o to modlić. Dass Brüder, die in den letzten Jahren einen eigenwilligen Weg gehen, gegangen sind, że bracia, którzy w ostatnich kilku latach poszli swoją własną, samowolną drogą, wieder zurückfinden, aby oni z powrotem odnaleźli drogę do Pana. Lasst uns nicht aufhören dafür zu beten. Nigdy nie przestawajmy za to się modlić, o to się modlić. Jetzt sind sie alle am Ufer. I teraz wszyscy znaleźli się u brzegu. Und dann führt der Herr sie alle wieder ein in die Gemeinschaft mit ihm, die sie, in den Genuss der Gemeinschaft, die sie, den sie verloren hatten.
I Pan ich teraz wprowadza w tą radość tej społeczności, którą oni poprzednio stracili. Und er gibt ihnen Fisch und Brot. I to On im daje rybę i chleb. Kennen wir so etwas auch? Czy my coś takiego też znamy? Ich kenn das. Ja to znam. Warst du immer in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem Herrn? Czy ty zawsze byłeś w niezakłóconej społeczności z Panem? Oder gab es auch in deinem Leben Zeiten, wo du gefühlt hast? Albo były też i w twoim życiu takie czasy, takie okresy czasu, w których czułeś, dieses zarte Band ist durch Sünde unterbrochen. Że ten delikatny związek, ta nić tej społeczności została przerwana. Dann lass dich von dem Heiland zurückwerben. To pozwól, aby Pan ciebie pozyskał z powrotem. Im letzten Sendschreiben an Laodicea. W ostatnim liście skierowanym do zborów w objawieniu do Laodycei czytamy. Da sagt der Herr, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Pan powiedział: oto stoję u drzwi i pukam. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Ja przekonuję i ja ćwiczę i doświadczam wszystkich tych, których miłuję. Ich weiß, dass unsere Evangelisten das Wort evangelistisch auslegen. Dürfen sie auch. Ja wiem, że ewangelista to słowo może w sposób ewangelizacyjny zastosować. Wolno mu tak. Aber das ist in Wirklichkeit kein evangelistisches Wort. Ale w rzeczywistości te słowa to nie są słowa ewangelizacyjne. Das ist ein Appell an Gläubige. Gdyż te słowa to są apelem skierowanym do wierzących. Und der Heiland sagt, es ist Abend. I Pan powiedział: jest wieczór. Ich möchte noch wieder Gemeinschaft mit dir haben. Tu mir doch auf. Ja chciałbym jeszcze z wami mieć społeczność. Otwórz mi. Ich will das Abendbrot mit dir essen. Chciałbym z tobą razem wieczerzać. Wenn du im Moment keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben kannst, wegen Sünde in deinem Leben. Jeżeli w danym momencie nie możesz mieć społeczności z Panem z powodu grzechu w twoim życiu. Und der Heiland käme gleich. Stell dir vor, gleich in 5 Minuten. I Pan Zbawiciel przyszedłby w następnych 5 minutach. Würdest du dann nicht alles ausräumen, um das noch in Ordnung zu bringen? Gdybyś o tym wiedział, czy nie uporządkowałbyś wszystko, aby było w porządku, zanim on przyjdzie? Der tut alles dafür. Pan wszystko uczynił, aby tak było. A wir müssen auch seinem liebenden Werben nachgeben. Ale my musimy również poddać się jego miłującemu działaniu pozyskującemu. Dann hat ihn keiner mehr gefragt, wer er ist. I czytamy, nikt go nie pytał, kim on jest. Sie wussten es alle. Oni wszyscy wiedzieli, kto to jest. Denn auf eine solch liebende Weise kann nur der Herr handeln. Bo tylko w taki miłujący sposób może działać Pan. Dann kommt ihre Hochachtung und Ehrerbietung ihm gegenüber zum Ausdruck, dadurch, dass sie ihn nicht fragen. I te najwyższe poważanie i cześć jemu oddawana właśnie została wyrażona w tym, że go o to nie pytali. Und dann offenbart sich der Herr ihnen durch diese Handlung. I Pan objawił im siebie samego poprzez to działanie. Und mit diesem Gedanken will ich jetzt schließen. I właśnie tego rodzaju myślą chciałbym teraz zakończyć. Warum offenbart der Herr sich uns? Dlaczego Pan się nam objawia? Das heißt ja, dass er sich uns zeigt, wer er ist. To oznacza, że on chce samego siebie nam pokazać, kim on jest. Warum will uns der Jesus in seiner Schönheit, in seiner Gnade und Liebe sich vorstellen? Dlaczego Pan Jezus chce siebie samego w swojej piękności, w swojej miłości nam przedstawiać? Damit wir ihm eine Antwort geben auf seine Liebe. Abyśmy my dali mu odpowiedź na jego miłość. Und diese Antwort ist Anbetung. A tą odpowiedzią jest uwielbienie. Wollen wir das auch mitnehmen? Czy nie chcielibyśmy i to ze sobą zabrać dzisiaj? Gott, der Jesus, offenbart sich uns immer, immer mit dem Ziel,
dass von uns geehrt und angebetet wird. Bóg i Pan Jezus zawsze nam się objawia w tym jednym celu, aby być przez nas uwielbionym. Und diese Anbetung kann sich sowohl in unserem persönlichen Leben äußern und zeigen. I te uwielbienie może się zarówno okazywać w naszym własnym osobistym życiu, als auch gemeinsam, wenn wir zusammen sind, um an ihn zu denken in seinem Leiden und Sterben. Ale również i wtedy, gdy jesteśmy razem zgromadzeni, aby wspominać o nim i wspominać o jego cierpieniach i o jego śmierci. Ich stelle noch eine letzte Frage. I postawię jeszcze ostatnie pytanie. Hast du das schon mal erlebt, dass du mit deinem Heiland ganz allein beschäftigt warst? Czy ty już to kiedyś w swoim życiu przeżyłeś, że byłeś sam na sam ze swoim Zbawicielem? So ganz ungestört in deinem Zimmer. Całkowicie spokojnie, bez zakłóceń z zewnątrz, w twoim pokoju. Und dann so überwältigt wurdest. I wtedy byłeś tak przepełniony von seiner Schönheit und Herrlichkeit, jego pięknością i wspaniałością, dass du auf die Knie gegangen bist, że poszedłeś na własne kolana und hast ganz allein den Heiland angebetet. I samotnie sam swojego Zbawiciela uwielbiałeś. Das sind die schönsten Augenblicke im Leben eines Gläubigen. To wiedz o tym, to są najpiękniejsze chwile w życiu każdego człowieka wierzącego. Leider erleben wir das viel zu wenig. Niestety przeżywane są o wiele za mało. Und dann dürfen wir auch noch gemeinsam zusammenkommen. Ale wiemy, że i możemy się społecznie razem zgromadzić. Den Heiland betrachten in der Offenbarung seiner Liebe auf dem Kreuz. I oglądać Zbawiciela w objawieniu jego miłości na krzyżu. Wenn wir das so anschauen, i gdy wszyscy razem na to spoglądamy, dann dürfen wir gemeinsam dem Vater sagen, wtedy możemy wspólnie powiedzieć Ojcu, wie herrlich sein Sohn ist. Jak wspaniałym jest jego syn. Dahin will der Herr uns immer wieder führen. Do tego celu Pan ciągle na nowo chciałby nas prowadzić. Möge es ihm gelingen. Oby się jemu zawsze to udawało.